Siemano, siemano z tej strony. Damiano, jest piątek. Piątek rano, coś koło 9. Wstałem rano. Rzadko mi się to zdarza, ale włączyłem stoper i godzinę medytacji mam już ze sobą. Tak. Trzeba wam powiedzieć, że siedząc i kombinując, myśląc na temat tego, w jaki sposób ubrać w słowa technologię uważności. W jaki sposób ubrać to słowa, żeby to miało bardzo mocny aspekt praktyczny. Wszedłem w buty, powiedzmy, takiego nauczyciela i zderzyłem się z tą świadomością, w jaki sposób mogę być po prostu w niektórych elementach vlogowania, robienia filmów po prostu lepszy, tak żeby te komunikaty były prostsze i takie, powiedzmy, ładniejsze. Aczkolwiek i tak jeszcze mam dużo pracy nad sobą. No ale chodzi mi po prostu o to, że tworząc te kolejne filmy, pomysły, tak, taki stream pomysłów na ten właśnie tych technologii uważności, zdałem sobie sprawę, jak bardzo mogę skrócić czas tworzenia tych vlogów, tak żeby one były krótkie, a tą wartość merytoryczną przerzucić sobie właśnie i do tych technologii uważności, i do tych wieczornych wykładów, które nagrywam dokładnie w tym miejscu, w którym jestem tutaj. Tak. I pomyślałem, że może uda mi się tak po prostu zagospodarować czas, żebym miał i czas na vloga, i na to wszystko, co ja robię w życiu. Tak czy siak lubię to robić, bo to wymaga bardzo dużego nakładu uważności, bez której nie wyobrażam sobie swojego życia. Mam jeszcze dzisiaj, tak, do nagrania jeden z filmów dotyczących technologii uważności i parę innych spraw na głowie, takich typowo domowych, więc postaram się po prostu wziąć ze sobą kamerę i będziemy nagrywać, pokazywać i dobrze się bawić. Także zaczynamy ten dzień. A tak wygląda nagrywanie odcinka numer 1 technologii uważności, dotyczącego tego, w jaki sposób odbieramy obraz. Tutaj mamy cały set, wszystko rozłożone. Tak to mniej więcej wygląda, taki roboczy, przestrzenny, artystyczny nieład, mógłbym powiedzieć. Ale zaraz wsadzę sobie kamerę w statyw i będziemy nagrywać. Jeżeli uważasz się za twórcę albo osobę kreatywną i chciałbyś jeszcze bardziej zaangażować się w to tworzenie, w tą kreację, wejść w czysto mistyczny stan flow, to weź pod uwagę taką możliwość, aby tworzyć tylko i wyłącznie dla samego tworzenia. Aby być tylko i wyłącznie dla samego bycia. Aby naprawdę tworzyć, dawać coś od siebie dla samego Boga. To brzmi tak zabawnie i mistycznie. Ale z takim podejściem zawsze przekraczam sam siebie. Zawsze, wszędzie, w każdym możliwym aspekcie. W każdym. To, co proste, jest skuteczne. Bo działa. Bo nie wymaga intelektualnego wzorca. Naprawdę, wypróbuj. Tworzyć coś, robić coś, tylko i wyłącznie, aby to stworzyć albo coś zrobić. Bez jakichkolwiek oczekiwań, bez jakiegokolwiek nakładu, bez jakichkolwiek ram. Spróbuj. Spróbuj, a przekonasz się. Jak to jest przekroczyć samego siebie? Wracam ze szkoły, widziałem się z promotorem, już wiem, co mam do roboty. Po drodze byłem jeszcze na stacji benzynowej dopompować opony, bo miałem tak mało powietrza, że masakra. Ale to jest niebezpieczne. O Jezu, to co robię, jest strasznie niebezpieczne. Tak, mamuśka jeszcze mnie wysyła na zakupy i pojadymy jeszcze w jedno miejsce. Tak, kurtularnie.
Czuję się, jakbym jakiś weltschmerz przeżywał. Przyjechałem tutaj? Nie wiem, bo poczułem. Może w poszukiwaniu własnej wewnętrznej muzy. A tylko siebie widzę. Tylko siebie. Tylko siebie widzę. Chyba wiem, dlaczego tutaj przyjechałem. Żeby odpocząć od tej serii vlogów filozoficznych przy oknie. Muszę wam powiedzieć, że otwarty, bezwarunkowy umysł to jest piękne zjawisko. Piękne zjawisko. Ale gdy zacznie się go nadużywać, to można popaść w niezłą fantazję. Świadomy spacerek, lewa nóżka, prawa nóżka, lewa nóżka, prawa nóżka, lewa nóżka, prawa nóżka, lewa nóżka, prawa nóżka. To jest dopiero piękne. Tak jak się chodzi świadomie, to w pewnym momencie znika ta granica pomiędzy grawitacją i nie czuje się tego rozróżnienia, czy to ty naciskasz na glebę, czy to gleba naciska na ciebie. I daje to takie uczucie, jakbyś się poruszał kilka centymetrów nad ziemią. Naprawdę, coś pięknego. Spróbujcie, polecam. Postanowiłem, że będę wybierał jedno pytanie, na które będę odpowiadał we vlogu. Chodzi mi tutaj po prostu o taką krótką formę wypowiedzi, w której odpowiedziałbym właśnie na wasze pytanie w jak najbardziej takim zwięzłym formacie, żeby nie gadać za dużo. Ja wiem, że ja mam tendencję do gadania zbyt dużo, dlatego to stało się po prostu moim priorytetem numer jeden. No więc dostałem pytanie właśnie w tej chwili od użytkownika LukeXD. Ja je po prostu przeczytam. Może nagrasz filmik 5 najważniejszych rzeczy w życiu w kontekście rozwoju i realizacji celów. Co o tym sądzisz? Jak chcesz, wypowiedz się też na którym miejscu stawiasz opuszczenie strefy komfortu i intuicję. No więc, 5 najważniejszych rzeczy w kontekście rozwoju i realizacji celów. U mnie wyglądało to mniej więcej tak. To nie było mój rozwój. Nie zaczął się od tego, że ja nagle stworzyłem sobie w głowie wizję dotyczącą tego, że będę Bóg wie jakim człowiekiem. Nie, po prostu miałem już dosyć tego, że miałem dość. Tak zaczął się mój rozwój. Mój rozwój zaczął się od zmiany własnej sylwetki i sposobu odżywiania. Dlatego pierwszym tym takim fundamentem w twojej realizacji to jest twoje odżywianie. Twoje odżywianie, twoja biologia ciała. Twoje odżywianie, to jak się odżywiasz, to co jesz, ile jesz, jak regularnie jesz. Czy pijesz wodę? Czy dbasz o ciało? Czy nawadniasz się? Czy uprawiasz jakikolwiek sport? Czy jesteś osobą aktywną? Czy w ogóle angażujesz się w to życie? To jest taki fundament. To jest pierwsza rzecz, jaka cię po prostu interesuje. Druga kwestia to jest umiejętność kwestionowania własnych przekonań. Ale to jest po prostu o tyle trudne w naszym życiu, że mamy taki przesyt i natłok informacji, że nie jesteśmy w stanie odróżnić tego, co jest prawdziwe, od tego, co jest nieprawdziwe. Generalnie w twoim życiu będziesz cały czas zmieniał przekonania. Będziesz próbował, będziesz testował, będziesz działał. Jedno będzie działało w jednej chwili, potem przestanie to działać, potem będziesz zmieniał formę, będziesz robił coś innego. W tej chwili ja kończę swoją serię wykładów filozoficznych przy oknie. Będę po prostu zmieniał treść. Ta forma, którą realizowałem przy oknie, była dla mnie przyjemna, była dla mnie fajna, ale jednak no po prostu muszę to odstawić na razie na bok, muszę wziąć się bardziej za coś praktycznego. Trzecim takim elementem to będzie twoja kreatywność, czyli umiejętność patrzenia na każdą chwilę pod innym kątem. Umiejętność w ogóle otwierania swojego umysłu na nowe możliwości. To jest bardzo ważny aspekt twojego życia. Bardzo ważny, bardzo ważny. Generalnie to ten progres tego rozwoju naszego przebiega w takiej fazie, można byłoby powiedzieć, najpierw człowiek się zaczyna cofać, aby potem powrócić na swoje własne miejsce. Bardzo ważnym elementem jest twoja inteligencja emocjonalna. Ale z inteligencją emocjonalną to ja ci powiem tak. Możesz kupić 500 książek na temat inteligencji emocjonalnej, ale to życie ma cię nauczyć tej inteligencji emocjonalnej. Musisz szukać w swoim życiu możliwości rozwoju do tego, aby umieć
komfortowo odczuwać samego siebie, aby rozumieć swoje stany emocjonalne, aby relaksować ciało, aby być cały czas w ciele, aby nie przywiązywać się do niczego, aby nie przywiązywać się do tego, jeżeli nawet się do czegoś przywiążesz. Ja nie chcę, żebyś przeszedł na taki tryb myślenia YOLO. Nie. Nie, 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 nie. Ja żyję bez przywiązania do czegokolwiek, dlatego jestem w stanie się przywiązać do czegokolwiek. To jest taki paradoks. To jest właśnie ten element, który powinieneś również się nauczyć łapać w swoim życiu. Paradoks. Powinieneś rozumieć paradoks. Powinieneś komfortowo odczuwać paradoks. W twoim życiu będzie milion rzeczy sprzecznych. Milion. Wszystko będzie ze sobą sprzeczne. A ty musisz nauczyć się, to jest wręcz mus dla ciebie. Przeżywać to życie w paradoksie, przebywać w paradoksie. Ostatnim takim elementem jest rozwój własnej samoświadomości. To jest to, czego nie da się zakomunikować. Jeżeli zaczniesz medytować i przeżyjesz jakiekolwiek doświadczenie szczytowe, doświadczenie mistyczne, to odwróci całkowicie postrzeganie twojej rzeczywistości. Całkowicie. Szczególnie jeżeli zobaczysz, zaobserwujesz i doświadczysz to, kim jesteś naprawdę i zrozumiesz, co to znaczy nie trzymać się czegokolwiek w tym życiu. Zobaczysz, że w tym życiu nie ma nic, czego można byłoby się złapać. Nie ma. Bo w każdej chwili, kiedy próbujesz się czegokolwiek złapać, tego już nie ma, to już nie istnieje, to już było. Nie ma czegoś takiego. W kwestii jeszcze inteligencji emocjonalnej, umiejętność odczuwania każdej emocji i przeżywania jej w taki sposób, jakbyś się miał jej nie przywiązywać do niej, tak? Jakbyś się miał do niej nie przywiązywać. I w kwestii realizacji celów, to już ty musisz uzgodnić. To jest twoje zadanie, twój obowiązek, abyś to ty nauczył się realizować własne cele. Bo zgadnij co? Ja ci powiem z mojego przykładu. Dla mnie zrealizować cel to jest proste. Dla mnie realizacja celu jest banalna. Ale najpierw wybrać ten jeden cel, który mnie interesuje, to jest najtrudniejsze. To jest to, o czym mówiłem kiedyś, tak? Że lepiej, żebyś wiedział to, czego ty chcesz, bo potem możesz to dostać. Ale potem to już może nie być odwrotu. Żebyś ty wiedział, czego ty chcesz. Wiesz, warto jest kierować się sercem, warto jest kierować się intuicją, warto jest kierować się uczuciami. To jest priorytet również w twoim życiu. Ale dobrze jest wiedzieć, czego ty chcesz. I gwarantuję ci, że jeżeli będziesz osobą odpowiedzialną i ugruntowioną w sobie, będziesz odczuwał samego siebie i połączysz wszystkie te kropeczki, to realizacja celu będzie dla ciebie po prostu pryszczem. Możesz wyznaczyć sobie swoją własną wizję na siebie. Wyobrazić sobie siebie, jak będziesz wyglądał za 5 lat, za 10 lat. Zobaczyć, jakie możliwości oferuje ci ta rzeczywistość. Nauczyć się eksplorować. Generalnie powiem ci coś na temat strefy komfortu. Wyrzuć te słowo ze swojego słownika. Wyrzuć je. I tak zbuduj swoje życie, żebyś nigdy nie czuł komfortu. Nigdy. Tak jakbyś miał zapomnieć o komforcie. Zapomnieć o bezpieczeństwie. I tak jakbyś miał żyć tak, jakbyś miał zaraz umrzeć. I będziesz miał ten kłopot z głowy. Nie będziesz musiał tracić czasu na mowy motywacyjne. Nie będziesz musiał tracić czasu na czytanie książek rozwoju osobistego, które miałyby pozwolić ci pozbyć się prokrastynacji i zacząć działać. Wyrzuć bezpieczeństwo i strefę komfortu w krzaki i zapomnij o nich. Zapomnij. Wiesz, nie musisz nagle robić głupich rzeczy, tak? Możesz tutaj po prostu pokombinować na tej płaszczyźnie, ale to jest coś pięknego, co możesz zrobić w życiu. Zapomnieć o własnej strefie komfortu. I wtedy będziesz mógł robić wszystko to, co będziesz robił. Także to jest moja odpowiedź na twoje pytanie. Ale się rozgadałem. Oj.